kiedy się Pan Bóg zmęczył, kichawym krzyknął: już wybaś, moje kochanie. I wnet o dziwy spod boskiej brody wyskoczył szybko wiaterek młody. Co to takiego brodę porusza? To malutkiego Karolka dusza. Pan Bóg brew zmarszczył, popatrzył srogo: co ty tu jeszcze robisz, niebogo? Wszak od miesięcy gdzieś tam na świecie twoja mamusia czeka na dziecię. Pan profesor Karol Klauza wykonał pionierską pracę. Jest pierwszym dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wprawdzie samą ideę przygotował ojciec profesor Leon Dyczewski, też wykształcił w znacznej części kadrę. Niemniej jednak ramy prawne, organizacyjne nadał temu właśnie nasz dzisiejszy jubilat, pan profesor Karol Klauza, i przez 8 lat z wielkim sukcesem tym instytutem kierował. Jest to ważny instytut na Wydziale Nauk Społecznych, którym mam przyjemność kierować. Już sama działalność naukowa pana profesora łączy takie dosyć odległe dziedziny, bo z pierwszego wykształcenia bardzo gruntownego i międzynarodowego jest teologiem, a z drugiego właśnie medioznawcą, ale także w swojej działalności poprzez chyba wrodzoną cechę, ale też i pewnie przez pracę nad sobą, ma taką umiejętność skupiania osób o różnych, czasami odmiennych poglądach i ukierunkowania ich ku wspólnemu działaniu. Dziennikarstwo dzisiaj to dziennikarstwo zarówno mediów tradycyjnych, jak i nowych mediów w galaktyce cyfrowej, których kształtu i formy jeszcze do końca nie jesteśmy sobie w stanie uświadomić, ale powinniśmy je nieustannie monitorować. I temu między innymi służą instytuty dziennikarskie, które nie tylko kształcą rzemieślników, obrabiając talenty, z którymi ludzie przychodzą na te studia, czy to w kompetencji słowa, czy w kompetencji widzenia obrazem i przekazywania obrazu, ale to także namysł teoretyczny nad trendami kulturowymi, które dzięki współczesnym komunikowanym mediom docierają do szerokiego grona społeczeństwa, czyniąc je społeczeństwem informacyjnym. To przyspieszenie informacyjne, którego jesteśmy świadkami, wymaga nie tylko nadawców, ale wymaga także odbiorców. I mądrych, rozumnych odbiorców też warto szkolić, dlatego że oni będą dyktować kryteria oceny dobrego dziennikarstwa od złego dziennikarstwa.